Siemanko z tych 6000, witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Popatka 3D. Teraz będę przechodzić w piąty poziom. Poprzednio też próbowałem nagrać ten odcinek, jednak mi się nie udało, ponieważ zapomniałem sobie włączyć mikrofon. Ale teraz mikrofon jest włączony, przynajmniej mam taką nadzieję, że nic się nie zepsuło. Ale dobra, teraz przejdźmy do poziomu. Okej, poziom już się ładuje, mam nadzieję, że uda mi się tym razem troszkę lepiej gadać, żeby to większą wartość to miało jakąś. Musimy iść w tym kierunku! Gdzieś w tym labiryncie korytarzy ukryty jest nasz amulet! Nie tak prędko, mała czarownico! Ja już znajdę sposób, żeby wykraść wam ten amulet! Ja nie mogę, te dwa zdania wypowiadane przez papatkę tak do siebie, że nie pasują, że to normalnie masakra jest. Monetka... Kolejna monetka... Postaram się komentować teraz to, co się dzieje na ekranie. Już udało mi się wskoczyć do punktu zapisu. Teraz na platformę sobie wskakujemy, tutaj jak widać płomyki wirują. Jest pytajnik, do którego oczywiście z wiadomych powodów, przynajmniej mam nadzieję, że wiadomych, nie zamierzam wchodzić. No, pyrkanie... Nie wiem jak pyrkanie mikrofonu wyeliminować. Sprawdzałem, czy popfiltr robi to, o co chodzi, ale niestety... Weź się człowieku wyrażenie, bo można by pomyśleć, że posiadasz popfiltr, którego tak naprawdę nie masz. To zadanie! Jak może wykonać to? Ale niestety popfiltr to jest tylko taki uładniacz głosu. Że jak mówię P, to tak mniej wyraźnie słychać. To jest taki gadżet, który nie jest koniecznie potrzebny. Poza tym zniku, gdzie ty znajdziesz popfiltr do mikrofonu od słuchawek? No tak. Chyba, że po prostu ja jestem głupi. Chyba, że po prostu to ja jestem taki głupi. I istnieje taki dziwaczny wynalazek. Polećcie mi takie coś, jeśli w ogóle istnieje. Płomyk jest... Tych platform najbardziej nie lubię. Ja nie mogę, jakie to jest powolne! Szybciej, szybciej, szybciej! Skok. Skok. I tak znowu nagrywam papatkę, ponieważ w weekend miał być odcinek i się nie udało i chciałem to teraz na szybko wrzucić. Tylko Barnaba. Tylko ja jestem na tyle silny, żeby poruszyć te dźwignie. Teraz biegiem tutaj. I czekamy, zjeżdżamy sobie windą. Mam nadzieję, że mój komentarz jest jakkolwiek lepszy od tego z poprzednich filmów. Jeśli myślisz, że wybijesz się na ocenianiu kanałów, to się mylisz. Ciecho mnie tam może wypali. Raczej nie. Skończ mnie papierze, wiszące w jaskini. Brawo, udało ci się. I zaraz będzie... Ten fragment poziomu, w którym nie dość, że jest jeszcze ta muzyczka, to jest dość trudny skok. Chociaż on w sumie nie jest trudny, tylko trudny jak na tę grę. Bo tutaj nie ma za trudnych skoków. Ale ważne jest to, że jest wykonalny. Skaczemy, tutaj znowu jest dźwięk lawy, ale na dnie nie widać żadnej lawy. Bardzo fajnie. No i oczywiście, Ziku znowu zapomniał zajrzeć do ankiety, sprawdzić, czy seria zbugowania papatki się przyjmie. Ale powiem wam szczerze, że i tak mało było tych ścin, jak na papatkę, gdzie tych ścin jest generalnie dużo, jak nagrywam. Jest bardzo dużo tych płomyków. Oho, powiedziałem i znowu ścina. Także podchodzimy do amuletu i słyszymy się... Jak już scenka końcowa się skończy. Przyjaciele! Odnaleźliśmy ten amulet! Dzięki niemu będę mogła zrobić tyle dobrych rzeczy! Widzisz, Tosiu? Jaki on piękny! Te małe myszy nigdy nie były sprytne!
Amulet jest teraz mój! Okej, już jestem z powrotem. Tym razem niestety zaspamować się nie dało. Skubaniec szybko wczytał scenkę początkową. Za szybko, żeby się udało. No i ogólnie w tej scence tam gryźliwą zabrał amulet. Jest jeszcze jedna kwestia. Kwestia Tosi, która tam powinna się znaleźć. Znalazłem ją w plikach gra, brzmi ona tak. Tak, wspaniały, jaki... Także cóż, Tosia miała jeszcze powiedzieć, rzeczywiście jest... miał jej przerwać i... I gryźliwą zabrał. Gryźliwą zabrał amulet, w następnym odcinku go odzyskamy. Także cóż, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, to zostawcie kciuka w górę. Sprawdzę wyniki tej ankiety, bo żeby nie zapomnieć już, od razu po odcinku się postaram to zrobić. No i to było na tyle. Na razie, trzymajcie się, cześć!